Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Wojciech Biedroń. Witam w popołudniowym paśmie Studio w Polsce.pl. Naszym i państwa gościem jest Aleksander Majewski, pisarz, publicysta, dziennikarz portalu, między innymi portalu w Polityce.pl. Przede wszystkim, dzień dobry, kłaniam się. Ale to nie o nasze nazwiska dziś chodzi, bo jedno nazwisko było dzisiaj wymieniane, odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Mowa o Jarosławie Gowinie. Duży kłopot, czy tak można powiedzieć? No właśnie, zastanawiamy się nad tym, czy pan Gowin nie zaczyna być swoistym kłopotem tej przecież de facto koalicji obozu rządzącego, ponieważ już wczoraj było głośno o panu Gowinie, kiedy właśnie w portalu w polityce.pl pani posłanka Siarkowska, republikanka, powiedziała, że w żadne alianse z Polską Razem Gowina wchodzić nie będzie, a wszyscy, którzy wchodzili w te alianse, no źle na tym wychodzili. Pytanie, co to miałaby być za dziwna koalicja? Wzmocnienie partii Razem poprzez posłów republikańskich w ramach, nie wiem, wzmacniania ogólnego obozu władzy, czy chodzi bardziej o wzmacnianie samego Gowina i jego pozycji? Pamiętajmy o tym, że nigdy nie doszło do całkowitego scalenia Prawa i Sprawiedliwości z Solidarną Polską i Polską Razem. O ile jeszcze Solidarna Polska doskonale komponuje się w zestawieniu z Prawem i Sprawiedliwością, pamiętajmy, że są to podobne programy, partie o podobnym profilu, tak Polska Razem to jednak ugrupowanie, które zabiegało o taki konserwatywno-liberalny elektorat wolnościowy, tak bym to określił. Zwróćmy uwagę, że na początku przy środowisku Jarosława Gowina kręciły się takie postacie jak chociażby Przemysław Wibler czy osoby związane ze środowiskiem wolnościowym. Jeżeli przypomnimy sobie kampanię do Parlamentu Europejskiego, no to wówczas te akcenty konserwatywno-liberalne były bardzo mocno zaznaczone. Co więcej, Polska Razem nie rywalizowała głównie z Prawem i Sprawiedliwością, ale chociażby z ówczesnym ugrupowaniem Janusza Korwin-Mikkego, tak, z Kongresem Nowej Prawicy. No właśnie, no ale dziś tak naprawdę zauważamy, że ta koalicja jest no wyjątkowo krucha. Nie ma projektu Prawa i Sprawiedliwości, nie ma jakiegoś projektu reformy danej dziedziny naszego życia, co do których Jarosław Gowin nie miałby zdania, no jeśli nie odrębnego, to takiego, które no nie do końca wspiera te propozycje. Z czego to wynika? To aż tak bardzo różni się Jarosław Gowin od swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości? Jarosław Gowin powiedziałby, że inspiruje się sztuką wojny, ale większość ludzi wskazuje tutaj na pewną uległość, a z drugiej strony jednak chęć stawiania na jakąś autonomię, na kierowanie się własnymi poglądami, ale zwróćmy uwagę chociażby na sprawę sądów, co zostało bardzo wyśmiane przez niektórych publicystów. Wyśmiane to dobre słowo, po prostu Jarosław Gowin w tamtym momencie był jednym z tych polityków, którzy byli najbardziej krytykowani, mimo że zachował rezerwę wobec projektów Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, zachował rezerwę, z drugiej strony zagłosował. No można odwoływać się do sztuki wojny, ale w takiej sytuacji jednak polityk może rzeczywiście być po prostu wyśmiany. To słowo brzydkie, ale niestety w tej sytuacji w takim właśnie duchu przedstawiano Jarosława Gowina. I trochę sam sobie na taką etykietkę zasłużył, bo albo opowiadamy się za określoną propozycją, albo się nie opowiadamy. A jak wiemy, stawianie okrakiem w takich sytuacjach to nie zawsze jest dobre. Zjeść ciastko i mieć ciastko, może to w tę stronę idzie. Mnie bardziej zastanawia inna kwestia. Gowin był oczywiście krytykiem reform dotyczących sądownictwa autorstwa poselskiego, mówimy o projekcie klubowym. Z drugiej strony w Pałacu Prezydenckim jest człowiek, którego wiąże się z Jarosławem Gowinem, mowa o profesorze Królikowskim, no, który, jak donoszą media, a Pałac Prezydencki się od tego w żaden sposób nie odcina, no, jest bardzo ważnym filarem powstawania tych nowych projektów ustaw. No to widocznie może pan Jarosław Gowin szuka bardziej sprzymierzeńca w Pałacu Prezydenckim, a nie na Nowogrodzkiej. Jest taka możliwość, tym bardziej, że profesor Królikowski zasłynął jako ekspert, który bardzo chętnie wypowiada się na tematy stricte polityczne. Wielu parlamentarzystów PiSu czy osób związane z Prawem i Sprawiedliwością zwracają uwagę, że tak naprawdę ekspert powinien zajmować się merytoryczną pracą, a nie przedstawianiem własnych poglądów, jeszcze sformułowanych w tak ostry sposób. Nie chcę tutaj rozsądzać, natomiast rzeczywiście profesor Królikowski sytuuje się po określonej stronie i ta
narracja, którą próbuje przedstawiać Jarosław Gowin, może doskonale współgrać z tym, co zaprezentował doradca prezydenta. Chciałem zwrócić uwagę na to, że nie tyle sam prezydent Andrzej Duda jest problemem, jeżeli chodzi o pewien konflikt, zaognianie sytuacji na linii Nowogrodzka a Pałac Prezydencki, co pewne osoby, które nieustannie zaostrzają tę retorykę, i nie wiem, czy to służy zarówno projektom prezydenckim, jak i całemu obozowi Dobrej Zmiany, bo pamiętajmy, że nic tak nie szkodzi obozowi obecnie rządzącemu, jak właśnie konflikty wewnętrzne, bo tak naprawdę oś sporu nie jest wyznaczona między rządem, PiS-em a opozycją, która jest niesamowicie słaba, tylko teraz wszyscy publicyści od lewa do prawa przedstawiają oś sporu między Pałacem Prezydenckim a właśnie Nowogrodzką. No, słyszałem taką opinię wśród dziennikarzy, ale także wśród polityków, że komuś może bardzo zależeć na tym, żeby tę sytuację zaogniać i żeby ta sytuacja nie tyle tliła się, co wręcz płonęła już na pewnym etapie. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy ważyły się losy komisji weryfikacyjnej, o której mam nadzieję zdążymy jeszcze dwa zdania zamienić, ale kiedy ważyły się losy komisji weryfikacyjnej, Gowin złożył, i to na posiedzeniu sądu, na posiedzeniu rządu, takie dosyć ostre swoje uwagi dotyczące tej komisji. Był w tej formie wtedy proponowanej, był jej przeciwny. To uderzające, bo dzisiaj ta komisja przecież, za mało by powiedzieć, że robi dobrą robotę. To jest jakiś przełom, tak, w jednej z największych moim zdaniem afer III RP, w tym wielkim jakby uwłaszczeniu. Ciekawe, że akurat minister Gowin zabiera głos krytyczny przy takich naprawdę ważnych i istotnych reformach i istotnych instytucjach, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Zawsze należy stawiać pytanie cui bono, na czyją rzecz, komu to się przysłuży. Widać wyraźnie, że ktoś chce grać na własną autonomię. Oczywiście polityk ma do tego prawo, tylko pytanie, dlaczego podpisuje się pod ogólnym projektem, dlaczego korzysta właśnie z tego projektu. No właśnie. Świeci etykietką wicepremiera, ministra, a z drugiej strony widać wyraźnie pewne zakusy na samodzielną działalność. Ryszard Terlecki dzisiaj dość ostro, bodajże w Radiowej Trójce, wypowiedział się na temat projektu ustawy, nowej ustawy dotyczącej polskiej nauki, autorstwa Jarosława Gowina. Okazuje się, że klub nie miał zielonego pojęcia, jak ten projekt wygląda. To też jest ciekawe. Sytuacja nie wygląda dobrze, jeżeli wychodzą ze środowiska rządowego takie propozycje niezwykle ważne, zresztą przedstawiane przez samego wicepremiera Gowina jako niemal przełomowe. Dlaczego nie wiedzą o tym przedstawiciele największej partii, partii rządzącej? Sytuacja jest co najmniej dwuznaczna. Myślę, że legła tutaj komunikacja, ale nie tylko. Widać wyraźnie, że konsultacje w obozie władzy nie są na najlepszym poziomie. I pytanie, kto ponosi za to odpowiedzialność. Jeżeli wicepremier Gowin podpisuje się własnym nazwiskiem pod projektem, dlaczego nie zostało to skonsultowane z pozostałymi przedstawicielami obozu Dobrej Zmiany? Trudno to oceniać. Ja chciałem jeszcze wrócić do wątku komisji weryfikacyjnej, który poruszyłeś. Jarosław Gowin rzeczywiście zgłaszał swoje uwagi. Wiele osób zgłaszało swoje uwagi. Ja przyznam szczerze, że sam, kiedy miałem okazję rozmawiać z wiceministrem Patrykiem Jaki w Sejmie, pytałem go o mieszanie różnych instytucji, różnych kompetencji pochodzących przecież z różnych odnóg władzy. Zwracałem uwagę, że może być zachwiana ta zasada trójpodziału. O co tutaj chodzi? Patryk Jaki zawsze podkreślał, że sytuacja jest nadzwyczajna. I przyznam szczerze, mimo że podchodziłem sceptycznie do prac komisji na samym początku, widać wyraźnie, że po prostu to narzędzie państwa, nadzwyczajne narzędzie państwa, rzeczywiście działa. Cóż można dodać? Wszyscy widzieliśmy obrazki z wczoraj zapłakanych ludzi, którzy mieli wreszcie możliwość powrotu do normalności. Poseł Mosiński powiedział w wywiadzie dla portalu w Polityce.pl w dniu dzisiejszym, że on też płakał, że też poleciały mu łzy, widząc reakcję tych przecież gnębionych przez lata lokatorów, ale powiedział też coś ciekawszego, równie poruszającego. Okazuje się, że handlarze roszczeniami, handlarze kamienicami, to wielkie środowisko również przestępcze i białych kołnierzyków, nazywało lokatorów mięsem, wkładką mięsną. Dokładnie takie określenie w aktach różnych spraw występuje. Z czym mieliśmy do czynienia? Powiem szczerze, Wojtku, pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasuwa, kiedy czytam relacje dotyczące spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, a także w innych miastach,
Od razu nasuwają mi się skojarzenia ze starymi gangsterskimi rozgrywkami, o których piszę jakby poza działką portalową. Miałem okazję poznać kilku gangsterów i kiedy słucham ich opowieści, ich relacji, to mam nierozerwalne skojarzenia z tym, co wyrabiało się pod okiem warszawskich urzędników. Tak naprawdę ta sama bezwzględność, ta sama siła w tępieniu ludzi, którzy są po prostu słabsi, a którzy po prostu wadzili interesom tych, którzy byli na górze. Komisja weryfikacyjna wzięła sprawy w swoje ręce i naprawdę można było być sceptycznym wobec jej działań, można być sceptycznym, czy też nie lubić Prawa i Sprawiedliwości, czy Obozu Dobrej Zmiany, ale fakty są, jakie są. Ta komisja odegrała swoją rolę i nie wahałbym się tutaj użyć wielkich słów. To działania o charakterze przełomowym. Tak jak powiedział wiceminister Jaki, państwo zwróciło się teraz wreszcie w stronę obywateli. I tak się stało. I na tym polega rola państwa. Pamiętajmy, czym jest państwo. Państwo to instytucja, która ma właśnie takie spory rozsądzać, która w momencie, w takich sytuacjach patowych ma wkraczać i regulować sytuację, przywracać normalność. To właśnie stało się w Warszawie. Komisja weryfikacyjna przywraca nie tylko normalność i nie tylko podmiotowość dla tych tysięcy, no 40 tysięcy przecież lokatorów, którzy stracili dach nad głową, ale też przywraca konkretny majątek liczony w setki milionów złotych. Drodzy państwo, niech to będzie dobrą konkluzją dla naszej rozmowy. Moim i państwa gościem był Aleksander Majewski. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, ale my nie kończymy dzisiejszych audycji. Już za moment przegląd wydarzeń w Polsce.pl, które poprowadzi Milena Brzyska, a potem serdecznie państwu polecam reportaż Joanny Grabarczyk z wręczenia odznaczeń From the Depths imienia Żabińskich dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie wojny. Wczoraj odbyła się ta wspaniała uroczystość, a Joanna Grabarczyk przygotowała na ten temat wzruszający, poruszający reportaż, materiał. Ja się z państwa żegnam. Do widzenia.